Halo, halo! Cześć, witajcie! Challenge'owego dnia ciąg dalszy, The Binding of Isaac Rebirth. Poprzednio żeśmy nawet się troszkę namęczyli z tym Waka Waka. Kolejny challenge nazywa się The Host i troszkę rozjaśnię sobie kamerkę. Nie oznacza to, że jesteśmy informatykiem, który tworzy swój serwer do Counter-Strike'a. Natomiast dużo robali w nas siedzi. Mamy kleszcza na trinkecie, którego nie da się wyrzucić. Mamy Mulligana, tak to się chyba nazywa. The Mulligan i Spider Baby. The Mulligan powoduje, że jak strzelamy w przeciwników, to mamy szansę, żeby coś z nich wypadło, a Spider Baby powoduje, że jak dostajemy obrażenie, to nam respi pająki też koło nas. Czyli jesteśmy takim złym brudasem generalnie, w którym zagnieździło się dużo robali, ale to jest całkiem spoko, przynajmniej nasze strzały już nie przyciągają przeciwników. No i nie są głównym, tak jak w poprzednim challenge, bo w poprzednim challenge to było straszne, to było złe. Tak się namęczyłem, tak się nakurwiłem. Tu mam nadzieję będzie miło i sympatycznie. Bo nawet jeżeli nie będziemy mieli dużego szczęścia do respienia się tych naszych cacuszek, cycuszek, to jakby nadal mamy normalne łzy, którymi możemy w normalny sposób próbować walczyć. Całkiem sympatycznie. I mamy złotą skrzynkę. Pięknie hajsy. Dobra, to mając tych 6 monet, jestem skłonny nawet pójść do sklepu. Spróbujmy dobrze zrobić tego challenge'a, on nie wydaje się jakiś bardzo trudny, jeżeli dobrze go rozegramy. Tak myślę, że jest spora szansa, by... O kurwa! By dobrze go rozegrać. Już niebieskie serce straciłem, chujowo. Jakbym stracił czerwone, to przy wejściu na bossa bym je odzyskał. Nie pomyślałem o tym. Bo tak działa tick w Rebirthie. Nie wiem, czy tak działa w zwykłym Isaacu, chyba nie, ale przy wchodzeniu na bossa odnawia nam jedno czerwone serce. Jeżeli takowego nam oczywiście brakuje, jest to całkiem sensowne. I tu powinien być secret room. Pięknie. Infamy. Genialnie. Bardzo dobra decyzja o pójściu tutaj. To nam się zdecydowanie przyda, biorąc pod uwagę, jak bardzo cierpimy na niedobór itemów przez brak treasure roomów. Dobra. Dobra. Okej. Spoko. No, pin to nie jest nic jakiegoś bardzo trudnego do pokonania. Pięknie muszka poleciała. W Lord of the Flies'a moglibyśmy się zmienić. Chociaż, tak jak mówię, Gapi jest zawsze bardziej interesującą perspektywą, jeżeli chodzi o muchy. Niż muszy lord. Bycie muszym lordem nawet nie brzmi dumnie. Muchowym. Jeszcze, ale muszym lordem? Czy on jest nim, bo muszy, czy nie muszy? Pretty Fly, genialnie. The Tower czy Hanged Man? Hanged Man. Papierka wziąć nie mogę. Szczerze, zajdę do sklepu. Dwa klucze mam. Tu nie ma treasure roomu, więc nie muszę się strać o to. A jest szansa na Grida. O kurde. Szkoda, że 1 plus 1 nie mogę wziąć. Kurwa, boli. Było, nie zaglądaj do sklepu. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. No nie ma jak 15 z tych zrobić. Musiałbym znaleźć podwajanie monet moich. Kurde, szkoda. Straszna szkoda. No też 15 monet na pierwszym basemencie mieć, to nie przesadzajmy. Jest to bardzo rzadka sytuacja. Więc luz. Nie ma czym się przejmować, zamartwiać, denerwować. Spoko. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze, Tomku. Wszystko jest dobrze. Dobrze jest. Nie musisz się przejmować niczym. Kurwy. Dobra. Pięknie. I kluczęsa zgarniamy. Okej, to będzie groźnie, dosyć. Te gówna wybuchają. W bardzo dobrym miejscu byłeś, kolego. Chodź. Chociaż nie, tam jest jeszcze lepsze miejsce, żebyś tam wybuchnął. Dobra, chuj. A tu mamy niebieski kamień, trzeba będzie pamiętać o tym. Jak jakieś bombki dostanę. No i chuj, bombki strzeli. Jest bombka, pięknie. Albo mogę te wazy tam, no a nie, wolę to dużo bardziej, bo to jest szansa właśnie. I na serce, i na skrzynie. No w same dobre rzeczy. Dobra, tu nic ciekawego nie ma, tam nie idę. Dobra. O, proszę bardzo, mamy już bossa. Spoko, to idziemy. O kurwa, The Hound. Trudno to będzie. Kurwa! Jak ty się, gnoju, poruszasz, jebany, no. Nie czajeć. No w pizdę, dlaczego on mnie rani? Nie mogę czerwonego serca...
Nie mogę czerwonego serca na bosie stracić, nie ma szansy na to. Kurwa! Dobra. Podrap się, kolega. I lecimy. O, infa mi przyjęło, dobrze. Okej, okej. Jezus Maria, ale ja mam farta. Tyle razy powinienem już życie stracić. Się źle poruszałem w ogóle. Trzeba tak i unik. Tak i unik. Tak i unik. Ucieczka. Jak to jest być głównym, Tomek? Wytłumacz nam. Opowiedz historię swojego życia. Trzeba to przechodzić szybko. Kurwa, kiedy on strzeli? O Jezus, ale to infamie mi dupę ratuje. Dobra. Nigdy nie wiadomo, kiedy on strzeli, nie? Dobrze. Jest Devil Room. Evil plus Rent plus Shot Speed Up. Ślicznie. Kurwa mać, serio. Ja pierdolę. Ledwo co dobra, no tyle dobrze. Ja pierdolę. Łysy trole. Idziemy z sklepu poszukać jak na moje. Czy ty jesteś kurwa głównym, czy czym ty jesteś, Tomaszu kurwa działdowy? Najwidoczniej cfelem troszeczkę. Kurwa mać. Jezus Maria, no. Nic ciekawego tu nie ma. Co robi to wielkie oko? No i tak nie mogę tego wziąć tam. W sumie nie ma co bomby marnować. Jezu! O. Spoko. O, Eevee bug, spoko. Ej, w sumie no nie mam spacebar itemu, to mogę to wziąć nawet. Ej, a co tam był za item za 15 w sklepie? Coś ciekawego? Nie. Daaa. Znaczy no 5 bomb bym dostał. Chuj, biorę Bloodbanka ze sobą. Może się przydać. Ej, to jest całe serce, to tak szczerze. Ja bym na czerwoną... Nie, bądź... Dobra, poczekajcie, stop. Stop. Dobra, już. Możemy iść. Bym sobie na arenę zajrzał, tak szczerze mówiąc. O! To ma bardzo dużą... Okej, okay, zajrzyjmy. Hajsu. Bardzo dobrze to współgra z... Infestation, który robi pająki mi. Bardzo dobrze bym powiedział. No, powiedziałem, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze współgra. Bo oprócz hajsów robi mi pajączki. Dobra, dobra. Ale on szarżuje. Uparł się chłopak. Spoko, mi to pasuje. Przynajmniej nie ma wielu główien do walki z nimi, nie? Tylko po prostu rozwalam sobie tak, jest sztos. Dobra, to jest nas... Gemini? Pierwszy raz taką falę chyba widzę. Żeby tutaj był... Gemini, zaczynało się od gówna. Dziwnie, strasznie. Żeby był Dingle, a potem Gemini, a może zraz była taka fala. Coś takiego. Ale nie więcej niż raz może grałem, albo dwa. Bardzo sobie ciężko mi przypomnieć. Dobra, dobra, dobra. Bardzo ciężko jest mi sobie przypomnieć, żeby coś takiego mogło być wcześniej. O kurwa. Dobra, płodziana rozdupczymy. Gdzie jestem? Chyba nigdy mi się nie udało rozdupczyć płodziana przed Gemini. A Gemini chyba to jest ten właśnie płodzian. Jeżeli chcemy się uprzeć o dobre nazewnictwo. Nie mamy bomby niestety. Ale tam serce wypadło czerwone, co jest? Co jest kurwa? Zgarnij to. Ej, to zajebiste jest w sumie, że możemy sobie tyle tych pająków respić.
jeszcze dużo hajsu mamy i w ogóle, to jest spoko. Ale mam 25 monet, zejdzie czy jednak czegoś nie potrzebuję do sklepu, może właśnie jakiś kluczyk do sklepu na przyszłe piętro. 5 monet zawsze warto wydać na takie, kurwa, gdzie ja poszedłem. Ty, panie Gimper, Kliga, ale Kliga też zacznie jakoś normalnie grać. Co? Byłoby miło całkiem, sympatycznie. Żeby nie odpierdalać jakichś manianek. Manianek, co mają w dupie dzbanek. To bym zrobił tak. I bym zrobił tak. Dlaczego bym zrobił tak? Ponieważ to. Kurwa, pudło. Aaaa! Czyli jednak tu jest. No nie no, ewentualnie może też być tam przy arenie. Spalone. No trudno. Serducho zgarniamy i lecimy piętro w dół. Nie jest taki najtrudniejszy challenge na świecie. Damy radę. Cavesy pierwsze. Dobra. Arenka. Dobra, na razie tu nie wchodzimy. Hangman tu mi się nie przyda. Tam na tamtym piętrze też chyba nie było żadnego użycia dla niego. Dla Hangmana. Dla wisielca. Tu mógłbym Hangmana użyć. Ale jeszcze w sklepie nie byłem, więc nie chcę. Dobra. Mucha i pocisk poszły. Tu jeszcze w przyszłości ewentualnie mogę wrócić. Ale mówię, nie chcę marnować klucza na skrzynię. Okej, tu mógłbym 6 monet złapać Hangmanem. I tu mamy właśnie... O, jest klucz, dobrze. Czyli moglibyśmy na skrzynkę pójść. No ale zobaczymy, co tutaj trafimy w sklepie. Podejrzewam, że może być grid. Nie ma, habit. Niebieskie serce. Pomyślimy. Po bosie będę chciał pochodzić tutaj. Jakieś tirsapy by się przydały, co? Chociażby nawet Magic Mushroom głupi. Okej, drugi klucz. To na pewno do skrzynki chciałbym iść, no ale dalej potrzebowałbym Hangmana zużyć, karty. Więc też jest do przemyślenia na razie. Jeszcze bez gwałtownych ruchów póki co, pięknie. Bez gwałtownych ruchów, panie Tomaszu, bez gwałtownych ruchów. Nie spierdolmy tego. Nie spierdolmy tego, nie zamierzam drugi raz grać tego challenge'a. Jeden raz to jest wystarczająco zupełnie, żeby przejść challenge, moim zdaniem. Ciekawe ułożenie tych kamieni, ale chyba nic tam nie ma. Dobra, odsuńmy się na maksa. No, całkiem spory zasięg mam, trzeba przyznać. To miłe. Dobra, rozjebani. Dobra, bardzo metodycznie i powoli. Pretty fly, genialnie. Idziemy na bossa. Zjebałem. Przed bossem zawsze dwa użycia Bloodbanku, ponieważ tick nam odnawia czerwone serce przy wchodzeniu na bossa. Zjebałem, pamiętaj o tym, Tomek. Przy wchodzeniu na bossa nigdy nie mieć pełnych serc. I z Bloodbankiem sobie można pięknie hajsy generować w ten sposób. Dobra. Oj. I pająki oczywiście przed wejściem na bossa też. Też jest spoko opcja. Kurwa. Dużo ich trochę, tych robali tu. Dobra. Już będzie prościej nieco. Muchy to tam luz. Muchy to chuj. Dobra. Bardzo przepraszam, bardzo mało mówię, ale bardzo się skupiam tutaj na dobrym rozegraniu tego challenge'a. Nie chcę stracić serca, bo tracenie serc na tym etapie jest bardzo, bardzo niepotrzebne. Upierdalaj, gnoju. Dobrze. Cube of Meat. Pięknie, to jestem obtoczony ze wszystkich stron jakimś blokadeiros. Zjebałem, że sobie więcej hajsów nie wygenerowałem. No dobra, przekmijmy. Tam jest habit. Habit może się ewentualnie przydać na przyszłość. Tu mogę hajsy zdobyć, ale generowanie hajsów to nie jest dla mnie problem, więc Hangmana chyba zużyję na skrzynię. W skrzyni może być item. Okej. Nie było to jakoś opłacalne niestety. Ale mamy z kolei bombą. Bombą mógłbym sobie przejść po ekstra monety, ale ich też jakoś bardzo nie potrzebuję. Tam mam jeszcze pół serduszka. Tu jest niebieskie serce za trójkę, to bierzemy. I tyle. Habitu nie biorę, ponieważ będę chciał biegać z tym Bloodbankiem, bo on ma, mówię, ładną synergię z tymi moimi pająkami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie. Pięknie.
Genialnie, man. Catacombs 2, Curse of Darkness. Dobra, to nie będzie proste. Ale kto mówił, że życie jest proste? Pięknie, mógłbym się tu poranić i tęczową kurwa! Trzeba było od razu to w sumie robić, biorąc pod uwagę, jak szybko tęczowa kupa zawsze ginie, no nie? O Jezus! Chyba nigdy kurwa jej dobrze nie wykorzystałem, no 130 godzin moich w Isaacu. Ani razu, tak mi się wydaje. Nietoperki. Dobra. Okej. Pajęczarz duży, to jest zawsze zło. Pizdę jeża, nietoperza. Chuje. Dobrze. Zrobione pomieszczenie. Spoko, troll bomba. Nie boli nic. Nic nie boli, nie ma tu misiów kolargoli. Koniec tej swawoli. Nie mogę na to pozwolić. Oli. Piekarzowi Paoli zleciłem zadanie, żeby wykonał danie w mordę. O panie, teraz słuchaj, to jest niezły rejmowanie, kiedy tutaj na ekranie napierdalam tak, lanie, dostaniesz, to nie będzie proste, brat. Podbijam cały świat, kiedy tworzę ten rap i teraz nawijam tak i rozwalam robaki. Teraz sprawdzaj, jestem jak Ichigo Uzumaki. Co kurwa? Jaki Ichigo Uzumaki? Naruto Uzumaki, baranie głupi. Zajebiste. Zajebiste, to jest szansa na Magic Mushroomsa. Na Mushroomersa. Dobra. Coś takiego. Libertyka. Dawaj. Dawaj Koliga. Pięknie Koliga. Nic ciekawego. Dobra, spoko. Rozglądamy się za sklepem i koszem. Tu możemy z 6 mushroomów rozwalić. Oj! Pięknie! Zajebiście to było. Jaram się w chuj. Dobra? Okej. Pobo się sobie. Ewentualnie zużyjemy to serce, żeby jeszcze naładować hajsy. No nie, to ewidentnie idziemy szukać sklepu. Ze sklepu no mega dużo dostaniemy. 21 monet i opcja na wygenerowanie ich jeszcze trochę. Dobra, kolejne pół serduszka. Czyli już mogę 5 razy się pacnąć przed wejściem na bossa. O kurwa, tych trzeba jak najszybciej zabić. Kurwa, mam Infamy i 3 Protectile, nie? Wokół mnie. Przepraszam, 3 TT. Projectile i 3 osłonki wokół mnie. W ogóle projectile, żeby mnie jakiekolwiek trafiły, to bym musiał ograniczyć z cudem. Serio, bym musiał z cudem graniczyć, żebym dał się trafić przez cokolwiek w tym momencie, jeżeli chodzi o pocisk oczywiście. Bo jeżeli chodzi o przeciwników, to dalej jest to możliwe i całkiem prawdopodobne. Pierdol gnoje. Strasznie metodycznie i ostrożnie gram tego challenge'a. No ale tak chyba trzeba, tak mi się wydaje. Że tu nie jesteśmy jacyś mega silni i napompowani, ale dobrze wykorzystując to, co mamy, jesteśmy w stanie bardzo dużo osiągnąć. Dostajemy od gry, dostajemy wędkę, a nie rybę i trzeba sobie z tym poradzić. Nie jest źle. Nie jest źle, nawet mi to pasuje troszeczkę. Dobra. Mamy tu sklepik. Grid. Holender. Liczyłem wreszcie na fajny sklep, no ale było tyle sklepów pod rząd. Nic dziwnego, że Gridiok się trafił. Ale widzę, gdzie bombę mogę postawić już nawet. A wy widzicie? O, ja widzę. Ja nie widzę. Ja widzę. Matuchno najdroższa. Chwała tobie, panie. Kurwa, Infamy 3T. Znaczy dwie muchy i Cube of Meat w ogóle. Nie do zajebania, nie? Mógłbym się w Arcade Roomie pobawić, ale szczerze, tak mi się nie chce. W tej wersji gry. Ona jest na tyle prostsza, że tak mi się Arcade Roomy obrzydziły. Pięknie niebieskie serducho i teraz tak. Jedno nam się odnowi serce za wejście na bossa i półtora jeszcze czeka na planszę, czyli 5 tików sobie możemy wstrzelić
przed wejściem na bossa, czyli będziemy mieli jeszcze więcej hajsów. No to liczymy na sklep na następnym piętrze z kolei. No koniecznie liczymy na sklep. O Jezus, rozpierdol. Duke of Flies Double Trouble, spoko. O kurwa, to może być troszkę problematyczne, biorąc pod uwagę siłę moich strzałów i brak bomb. Spróbujmy rozjebać jakiegoś Duke'a. Dobra. Cube of Meat może się bardzo przydać. Takie odnoszę wrażenie. Dobra, zraniłem się troszeczkę, ale uważam, że warto było. O! To Engine Room. Pięknie. Genialnie. Coś wspaniałego. Jesus Just, damage plus range up bierzemy. Oczywiście i oczywiście idziemy. Wreszcie jakieś w ogóle tearsupy, nie? Tak to musieliśmy się bujać z tym, co mieliśmy na początku praktycznie. Co my tam żeśmy dostali? No nic ciekawego, jakoś bardzo jakiś karton dostaliśmy, jakieś coś. No nie, nic jakiegoś mega dobrego, ale spoko. Bierzemy to i lecimy na piętro niżej. Spoko, spoko. Ej, jest dobrze, idziemy dobrze tym challenge'em. Nie idzie źle wcale, 3 klucze mamy. Więc ja się o sklepy na przyszłość nie martwię w ogóle. Czy nam się uda na takowe trafić? I już jest pierwsza nekropolis. Nie jest tragicznie. Na szarą skrzynkę to mi się nie chce napierdalać, szczerze mówiąc. Byleby tylko nie wyzbyć się tej cierpliwości, z którą teraz gram i która mi bardzo dużo daje. Dobra. Ała. Niedobrze. Plus, serca mogę na razie tracić, bo to są niebieskie, bardzo dużo niebieskich. I boss główny już jest niedaleko, więc też się jakoś bardzo nie martwię. Dobra, dobra. Wypierdalaj gnoju. Ślicznie. Liczę bardzo na sklep. Bardzo liczę na sklep na tym piętrze. Fajnie by było, jakby coś wreszcie wypadło z niego fajnego. Dobrze. No ty cfelu. Co znikasz? Co znikasz? Wyjebać ci? Śmieciu? Piękne, dwie bomby. Dobra, dobra, grubasy jakieś. Głupie grubasy. Głupie grubasy. Ja się niby boję. Uga buga buga. Dobra. Uga buga buga. O, widzę kamień z X-em. Podoba mi się to. Pięknie. I bombka odzyskana od razu też. Biorąc pod uwagę, ile miałem tych much i tak dalej, to mogłem ich cube'ów mi tam na spoko napierdalać. O właśnie. O właśnie. O ty cfelu, za bardzo w niego wszedłem. Jak za bardzo się wejdzie, to boli. Czasem. Siusiaczek. I czasem pupka też boli. Jak za mocno wejdzie ktoś inny w nas. Tak może być czasem. O! Co grubasy głupie. Pięknie. Ostrożnie z tym Cube of Meatem, Tomaszu, bo to zawsze jak chcesz Cube of Meata cfelu używać tępy gruby, to się źle kurwa kończy. Zawsze. Always. Kurwa no. Zawsze jest grid, a potem super grid. To jest kurwa trzeci raz pod rząd. Jak jest grid i mówię, o jak super był grid, dużo pieniędzy, to teraz już będzie sklep. Taki chuj. Chory gówno. Wypierdalaj cfelu. Ty kurwo. No Jezus, ile pieniędzy. Po co mi tyle pieniędzy, jak sklepów nie ma. Na następnym piętrze co kurwa, nie będzie sklepu, tylko kto tu będzie siedział? Gabe Newell. Ja pierdolę. O dobra, wskoczył w ognisko, zabił się od mojej riposty. Chcieli wejść w moje buty, no to nauczyłem gnoi. Takim poszło w pięty, że już nie ubiorą swoich, yo. O ty cfelu. Pępku głupi, gruby, dobra. Dajmy radę. Daję radę, choć nie jestem psychologiem. No zgarnijmy te hajsy, no. No zgarnijmy je sobie. O kurwa, co za hard... O Jezus Maria, co to za hardkorowe pomieszczenie w ogóle. Zajebane. Nie no, pierdolę to.
No drastyczne pomieszczenia wymagają drastycznych ruchów, tak uważam. Trzeba tu robić rozpierdol, dobra? Dobra? Bardzo dobrze, Cube of Meat mi się poobracał. Dobra? A to było złe. Bardzo, 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 bardzo złe, niedobre, wpierdol gnoju. Dobrze. 69 monet, to znak od niebios, że mój dowcip był zabawny. Podejrzewam, że zaraz będzie boss. O kurwa! Ale dałem dupy. Dokładnie tak, jest bossu. O kurna, ale trochę pająków wytracę tutaj, szkoda. Szkoda, szkoda. Trzeba było najpierw tu przyjść, a potem. No nic. Dużo pająków wytraciłem. Jeszcze więcej hajsów. O kurwa, dwóch grubasów. Mają, to jest wyzwanie? Czy coś? O. Tak, to jest naprawdę wyzwanie. Kurwa, pierdem mnie może zranić? Od kiedy? Chodźcie tu gdzieś koło siebie. Głupie grubasy. Ten się spierdział, ten zasysa, dobra. O, dobra, skoczył. Żebym ja was obu widział w jednym miejscu na ekranie. Żebym ja wiedział, co wy robicie w danym momencie. To jest, wtedy jest okej. O, pięknie. O kurwa. Nie trafiła nikogo bomba. Brawo, Tomek. Świetny pomysł. Świetnie ci idzie. Kontynuuj to. Wypierdalaj, gnoju. W sumie jakby we dwóch zaczęli... O! Naraz zasysać. To się bardzo źle kończy. No ty cfelu gruby. Ja pierdolę. Księgu Cube of Meatem. O Jezus. Co za głupie kurwa cfele. Ale oni mi serca zjechali, nie? To jakaś masakra. Liczę bardzo na sklep na następnym piętrze. Bardzo liczę na sklep. Do grubasów się kurwa nie podchodzi, Gimper, naucz się. Bo się zarazisz byciem grubym. HP plus luck up, spoko. No dobra, idziemy w dół. Mamy trzy ochronki przed projectilesami. Chujowe strzały. I mechanizm, by sobie troszeczkę pajączków wyprodukować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Elegancko. Kurwa, mam tyle pieniędzy. Jakiś arcade room tutaj na tym piętrze to byłoby złoto. Trzeba było na poprzednim iść, a nie narzekać teraz. Dokładnie. Tak trzeba było zrobić, gnoju. Dobra, jest szansa, że sobie damy radę. Nawet całkiem spora. Mówię, mamy trzy osłonki przed strzałami. Sporo na bossie straciliśmy, ale nie bym się jakoś bardzo nie przejmował tym. Myślę, że damy jakoś radę. Dobra. Serduszko, to na razie sobie zostawimy, jakbyśmy mieli coś tam stracić po drodze. O, tutaj mamy mapkę normalnie, więc dobrze. Mapka, kanapka jest zawsze spoko. Larysunia, wypierdalaj. Tak mi się to Larysunia podobało z głową tego jamnika czy kogoś tam. Zajebiste. Co ty gówno pękasz? Dobra, Lary. Kup se kurwa okulary. Elo. O Jezus, ile hajsu, za 99 minut będę miał. Pojebani ludzie. Okej. Pięknie. Idealnie, sklep koło bossa. Ja nie mam nic do dodania w ogóle. Kurwa. No już trzeba było coś takiego zrobić. To by się źle skończyło. Slot machine. No dobra, gramy tym. Na pewno kupuję to. To i to. Dawaj. Tym mogę serca wygrać. Jeżeli tym będę w miarę wygrywał serca. Jaki ja mam lak? Aha. Jakbym tym w miarę wygrywał serca, to bym mógł bladbam, to mogę sobie dużo pająków. O kurwa, o kurwa. Dobra. Jakbym tym w miarę wygrywał serca, to mogę sobie bardzo dużo pająków przed matką zrobić, jeżeli trochę serc sobie narobię. To będzie spoko. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj.
Okej. Dawaj, dawaj. Napierdalaj, kolego. Bardzo rzadko mi cokolwiek zadziałowuje tutaj, widzę. Ja powinienem zadziałowywać. Fajnie. Dobra, powinniśmy na luzie matkę rozwalić, tak czy siak. No ale wymaksujmy to. Zróbmy sobie w chuj pajęczarzy. Pretty fly, spoko. Nie mogę mieć chyba więcej ich już, nie? Nie mogę. Nie chcę kluczy, serca mi dawaj. Nie chcę monet, daj mi serca. Mnie tylko serca interesują. Bombsar key, spoko. Bardzo dobrze w sumie. Na walkę z mamą? Jak znalazł. Gnoju, nie chcę ser... Dobrze. Znaczy nie chcę tych. Full health. O kurwa, jakbym wiedział wcześniej, nie? Czemu mam 4 health containery? Nie miałem 3? Dobra. Teraz robimy sobie... Przynajmniej tyle. Dalej, tu jest jakieś serduszko. Szatan serduszko jakieś tu jest. Całe. Więc używamy 2 razy jeszcze. I... Jeszcze przynajmniej 2 razy przed wejściem na bossa. Bo The Tick regeneruje nam i tak całe serce. Dobra. Użyjemy jeszcze portable slotu, jeszcze 13 kierunków. Pięknie. Nie mamy o czym mówić w ogóle, genialnie. Dawaj, dawaj. Kolejne pół serduszka, pięknie. O Jezus, całe serce. O Jezus, jak się rozsercował nagle. Rozsiercił się. Pięknie. I dawaj, Eevee Buga. Dokładnie tak. Lecimy portable slota. Dawaj, dawaj. Jeszcze mogę tego rozwalić. Hajsy, dobrze. Pół serca, ślicznie. Nikel, ślicznie. Gramy, 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 gramy. Nie ma opierdalania się w ogóle. Nie, może nie. Rozpierdolimy tę budę. Kurwa, zobaczcie, co się dzieje. Nikel kolejny. Nikel back. Pięknie. Bombera to chuj. Pół serduszka kolejne. Dobra, już coraz mniej, ale... Raz, dwa, trzy. Możemy zrobić. Jeszcze pół raza się możemy raz trafić. Dobrze. Nie wiem, czy jeszcze pająki się w ogóle respią, jest ich już tyle. I feromonsy możemy zabrać ze sobą. W ogóle jeszcze spoko, nie wiem, co mam zabrać. Zajebiście, no mam w chuj pająków. To jest mega, idziemy na mamę. Isaac. Chodźcie tu. Tutaj, tutaj, na środek. Nie zabijać potworów, tylko zabijać mamę. Cfele. Co ryj wystawiasz, szmato? Pięknie, Cube of Meat w ogóle ją najebał. Ślicznie. Zajebiście, dobrze, zrobione. Pierdol. Kurwy. Rozjebane, bang, technology pół. Odblokowane, moi kochani, w ten sposób zrobiliśmy Challenge the Host. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki The Binding of Isaac Rebirth. Chcecie dzisiaj jeszcze jeden? Dajcie znać, zobaczę jak będę miał czas, to go nagram. Trzymajcie się, hej.